5 grudnia odbyło się spotkanie zorganizowane przez posła Tomasza Szymańskiego. Zarówno sam poseł, jak i niektórzy uczestnicy dyskusji poruszyli temat frekwencji, która była bardzo niska na tym spotkaniu, mimo że uczestniczący prezydent Robert Malinowski zazwyczaj miał pozytywny wpływ na frekwencję, a sama opozycja wielokrotnie zarzucała, że prezydent nie spotyka się z mieszkańcami. Poseł Tomasz Szymański zreferował plan Platformy Obywatelskiej na najbliższe lata, który związany jest z niedawnym wystąpieniem premiera Donalda Tuska w ramach tzw. drugiego expose. Po pośle głos zabrał prezydent Malinowski, który również przedstawił zakres działań w swojej 6-letniej kadencji, a także plany na przyszłość. Mieszkańcy zadający pytania podejmowali temat ścieżek rowerowych, bezrobocia, pustoszenia centrum Grudziądza, turystyki, a także solanek grudziąckich. W tym ostatnim temacie prezydent Malinowski podał tajemniczą informację, której jednak nie rozwinął. Wnioskować jednak można, że w obecnej lokalizacji solanki nie mają racji bytu. Czy infrastruktura ma powstać w innym miejscu? Tak można było przynajmniej wnioskować ze słów prezydenta. Temat jednak nie został podjęty przez innych rozmówców, a więc jest pewnego rodzaju ciekawostką. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele opozycji, w tym głos zabrali działacze Ruchu Poparcia Palikota, poruszając kwestie in vitro, a także sprawy związane z grudziąckim rynkiem pracy. Ożywiona dyskusja toczyła się także w sprawie masowego odpływu handlu z centrum Grudziądza, co spowodowane jest powstaniem dużych centrów handlowych. Prezydentowi Malinowskiemu i posłowi Szymańskiemu spodobał się prezent wręczony na zakończenie spotkania przez Tobiasza Czechowskiego z Ruchu Poparcia Palikota. Podarunkiem była książka Piotra Ikonowicza Jak żyć, panie premierze. Jak podkreślali wiele razy w trakcie spotkania sami organizatorzy i nieliczni uczestnicy, było na nim zdecydowanie za mało mieszkańców Grudziądza. W związku z tym, za naszym pośrednictwem istnieje możliwość zapoznania się z przebiegiem spotkania, a także poruszanymi na nim tematami. Zapraszamy. Jest z nami poseł Tomasz Szymański. W dniu dzisiejszym zorganizował spotkanie, na którym właśnie przedstawimy plan dla Polski, czyli wytyczne związane z trzema obszarami, pracy, rodziny, inwestycjach. Mówimy o nowym planie na rok budżetowy 2013 z czasookresem roku 2014 i 2015. Skoncentrujemy się na szczegółach związanych z tym, co podczas ostatniego expose, które zostały wygłoszone przez premiera 12 października w Sejmie, zostało zapowiedziane. Porozmawiamy o tym, jakie są najbliższe plany w kierunku przygotowania podłoża do zakładania rodziny. Pomówimy o tym, jakie stwarzamy możliwości, jakie dajemy gwarancje, żeby ta rodzina w Polsce mogła normalnie funkcjonować, czyli począwszy od refundacji zabiegów in vitro, poprzez reformę żłobków, przedszkoli, skończywszy na programie Mieszkanie dla Młodych, która będzie kontynuacją programu Rodzina na Swoim, czyli dopłat do mieszkań na rynku pierwotnym. Czyli można powiedzieć, że to jest takie spotkanie prorodzinne w tym sensie. No nie tylko prorodzinne, no tak naprawdę chyba tak, ponieważ rodzina to nie tylko dom, to nie tylko żłobek, to nie tylko edukacja, ale to również praca, to również poruszanie się po mieście, czyli inwestycje infrastrukturalne. O tym dzisiaj zamierzamy dyskutować. Troszeczkę frekwencja mnie tutaj zastanawia. Informacja na temat tego spotkania była w mediach stosunkowo długo, dlatego... No u nas nie było, mam przerwę techniczną. Aha, wydaje mi się, że albo dzisiaj święto imieniny Barbary, może pogoda osób wystraszyła, bo jednak zaczął pruszyć śnieg, jest chłodno. Mam nadzieję, że to jest ten problem, ponieważ zaprosiłem na to spotkanie również pana prezydenta Malinowskiego, żeby również z mieszkańcom... A właśnie, w jaki sposób miasto będzie uczestniczyło w tym planie? No bo tu jest organ władzy tutaj, prawda, regionalnej. W jaki sposób to... W jaki sposób on będzie wpływał na tę politykę? Jest szereg narzędzi, które nie są do zrealizowania bez miasta. Tak naprawdę rząd stwarza pewne obszary warunków do możliwości działania w mieście. Oczywiście samorząd też musi partycypować, ponieważ nie ma nic, można powiedzieć, za darmo. Dlatego tutaj jest mnóstwo tak jakby obszarów skierowanych do mieszkańców danych społeczności, ale przy partycypacji samorządów, między innymi budowa żłobków, przedszkole, inwestycje jako wkład własny. Także to jest szereg dziedzin, w których niezbędna jest współpraca nie tylko, powiedzmy, techniczna, ale również ekonomiczna w samorządzie. Senatora Wojciaka dzisiaj nie ma. Senatora Wojciaka dzisiaj nie ma. W piątek późnym wieczorem dostał informację, że ma dzisiaj o godzinie 17 komisję w Warszawie dotyczącej ustawy o odpadach. No dlatego czuję się usprawiedliwiony. No posłuchamy z ciekawością.
Dziękuję serdecznie, zapraszam wszystkich. Jest z nami prezydent Grudziądza, prezydent Malinowski. W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z mieszkańcami na temat, no w sumie, na którym przedstawił pan dotychczasowe osiągnięcia oraz plany, prawda? Na najbliższy okres pana urzędowania. Tak, 2 lata kadencji mija, a w sumie 6 lat już mojej pracy na rzecz Grudziądza i po tych 6 latach już można powiedzieć, czy się pracowało, czy się nie pracowało. Skupiliśmy się głównie na infrastrukturze drogowej i na mediach. One w tej chwili już powoli, te główna infrastruktura jest zrobiona i wykonana i powiedziałem mieszkańcom, czy przynajmniej tym osobom, które zechciały przyjść, skorzystały z zaproszenia, co będziemy robić dalej i później. To już są nieco inne projekty związane z rewitalizacją Śródmieścia, z programami cyfryzacji, z wykluczeniem społecznym. No i oczywiście takie sprawy bieżące, jak powiedziałem, te wszystkie drobne remonciki będą robione, czyli główne założenia na następne lata. Widzowie tutaj zobaczą całą konferencję, całą prezentację pana. Was ja się dopytam może o taki bieżący problem właśnie tego, no jak to niektórzy przynajmniej tutaj z przybyłych poruszają tę kwestię wyludniania się, a przynajmniej wyprzemysłowiania się centrum miasta. Czy jest jakaś na to recepta, pomysł może? Nie, to jest oczywiście problem wszystkich miast w Polsce, gdzie życie z centrów przenosi się na obrzeża. Jest to związane oczywiście z wejściem galerii, marketów do tych miast i likwidacją na skutek braku klientów, dochodów ekonomicznych, małych sklepów handlowych w centrach, kawiarni czy jakichś tam innych punktów usługowych. W Grudziądzu jest podobnie, choć nie w takiej skali jak w niektórych innych miastach. Ja myślę, że ta rewitalizacja to jest takie hasło, ona również te cele społeczne spowoduje, że odnawianie i remontowanie tej starówki, również prywatnych, spowoduje osiągnięcie niektórych celów społecznych, czyli takie punkty handlowe, takie centra usług na starówce, które będą służyły reszcie mieszkańcom. Przynajmniej spróbujemy to zrobić. Ja może jeszcze spytam o taki temat ciągle powracający i może aż do znudzenia, no ale trudno go nie poruszyć. No te nieszczęsne, już tak w cudzysłowie powiem, solanki, o które za każdym spotkaniu, a byłem już na kilku pana spotkaniach, się dopytują osoby, zarzucają panu, że no nic sam się nie dzieje, prawda? Chociaż nie do końca tak jest, bo są pewne inicjatywy, o których tutaj często też piszemy. Ja powiem w ten sposób, że solanki były budowane taką metodą chałupniczą, czyli tanim kosztem przez poprzednie władze miasta i były zrobione wtedy według takich umiejętności, takich możliwości, jakie były w tym czasie. Solanki są ulokowane pomiędzy kotłownią szpitala, a drogą wojewódzką, ulicą Warszawską, no i w tym miejscu nie mają możliwości rozwojowych. Czy podejmował pan właśnie ten temat? To może czas na odważną decyzję. Decyzja leży również od wsparcia w procesie publiczno-prywatnym. My w mieście środków finansowych na ten cel nie mamy. Natomiast przygotowujemy koncepcję po to, żeby prywatni partnerzy weszli do tego partnerstwa publiczno, czyli samorządowo-prywatnego. Jesteśmy na początku tej drogi i będziemy ją kontynuować. Jeszcze tutaj zapytam o obszar taki no, prorodzinny, jak tutaj w rozmowie z posłem podjąłem decyzję. Co państwo od siebie jako miasto tutaj na prawach powiatu będą realizowali w ramach tych właśnie żłobków, przedszkoli oraz dalszych inicjatyw, które poseł przedstawił na swoich tutaj prezentacjach? Ja panu powiem. My mamy w tej chwili w mieście ilość miejsc w przedszkolach 2600. Oczywiście samorządowe i prywatne. Jeżeli się weźmie pod uwagę, że w przedszkolu dziecko jest 3 lata, no przeważnie 3 lata, a rodzi się około 900 dzieci rocznie, to 2700, czyli około 100 dzieci tylko nie jest w przedszkolach. Mamy w tej chwili przedszkola, które się wyludniają, które by przyjęły dzieci. Nie będę tu mówił nazw, ale są takie. Czyli problem miejsc w przedszkolach chyba w Grudziądzu nie istnieje. Istnieje oczywiście, że ktoś chce mieć w tym miejscu, a nie w innym, bo za daleko, czy za blisko i tak dalej, nie? Czy miejsce pracy, ale generalnie, globalnie w skali miasta problem miejsc w przedszkolach nie istnieje.